Witajcie. Witajcie ze szklarni. Dziś pogoda nie zachęca do wyjścia na zewnątrz, więc przyszedłem sobie tutaj porozmawiać z moimi roślinkami. No i okazuje się, słuchajcie, że wołają o pomoc. Spójrzcie, jakie egzemplarze duże mi wyrosły. No te największe przesadzę do doniczek, bo tutaj w te wielodoniczki, które wykorzystuję to, co mam, to już myślę, że są za małe, także czeka mnie jeszcze jedno przesadzenie, ale na razie, żeby one tu nie cierpiały, to przesadzam do tego, co mam. No nie kupiłem niestety doniczek, były, ale troszkę w zaporowej jak dla mnie cenie. Wiem, że można taniej kupić, także niedługo będę miał. No i tutaj od razu przy okazji przesadzania pomidorków, no dwa tematy chciałbym poruszyć. Także ja stosuję do świeżo wysianych nasionek na rozsadę, czy no na rozsadę generalnie tutaj w tych inspektach, stosuję właśnie do podlewania, pierwszego podlania, wodę z humusem. I to jest tutaj rozcieńczony też humus w wodzie. Tak samo co któreś podlanie, co 7-14 dni, w zależności od tego, jakie będą warunki, właśnie też podlewam wodą z humusem. Ma to na celu kilka rzeczy. Przede wszystkim dostarczenie składników pokarmowych. Zwróćcie uwagę, jak tutaj są te systemy korzeniowe ze sobą powiązane, poplątane. Jest rywalizacja o składniki, o światło, o wszystko, o miejsce. Więc takie dostarczenie z humusem w tych składników pokarmowych jest jak najbardziej wskazane. Przy okazji ten humus, generalnie większość humusów, to co ja zawsze powtarzam, zwracajcie uwagę właśnie na to, co jest na opakowaniu napisane, żeby nie było okresu karencji, bo prawdopodobnie, też nie chcę tutaj żadnego producenta oskarżać o cokolwiek, ale prawdopodobnie są dodane tam jakieś środki, które wymagają okresu karencji, czyli podejrzewam, że coś, jakieś syntetyczne, sztuczne, tak, dodatki, więc zwracajcie uwagę na to, co jest na opakowaniu napisane. Ten humus, który ja mam, to jest, myślę, że takie odkrycie tego sezonu. Także coraz bardziej jestem zadowolony z tych rzeczy, które kupuję. To jest ProBio Humus z borowiną. Także on jest, moim zdaniem, jeszcze go testuję, ale moim zdaniem jest no, bardzo idealny wręcz do tego, co ja chcę. Do czego ja stosuję, czyli nadaje się, zalecany jest również do stosowania na listnie właśnie przy pomidorach, przy ogórkach, czy przy ziemniakach, nawet na truskawki, tak, możecie po prostu stosować, aczkolwiek skupmy się na tych trzech grupach, czyli pomidory, truskawki, ogórki, właśnie zasiedlając tymi mikroorganizmami, grzybami, które są zawarte w tym humusie, nie pozostawiamy miejsca do rozprzestrzeniania i zasiedlania się generalnie tych patogenów, których chcemy uniknąć. Wiadomo, przychodzi deszcz i tak dalej, jeżeli to jest na zewnątrz, spłukuje, więc co jakiś czas trzeba odnawiać. I ja może się powtarzam, ale powiem, że stosuję na te rośliny, głównie tu ogórek, pomidor się skupmy, to właśnie drożdże dodaję właśnie do humusu, do spryskania. Można podlać od czasu do czasu, jeżeli jest taka potrzeba. Wywar z czosnku, z cebuli. Stosuję również emy, mieszam emy, do emów można aminokwasy dodać i tak dalej, no ale to będę wyjaśniał, jak będę właśnie przed takimi zabiegami, pokażę, jak ja to robię. Także co jakiś czas zmianuję, żebyśmy wprowadzili coś nowego, żeby te patogeny się nie przyzwyczajały i nie wytwarzały jakiejś ochrony właśnie przed tym, co my stosujemy. Także no dzisiaj jestem tutaj w trakcie, no jeszcze jedna szczota, no już tych największych za chwilę nie będę miał, wysadzę. Także tu sadzę w różnego rodzaju wielodoniczki, wykorzystuję to, co się da, tak jak mówiłem. I właśnie przelewam humusem. Ale słuchajcie, dzisiaj chciałbym poświęcić odcinek, poruszyć temat właśnie i będę robił test. To jest baktotarcza w warzywa. Są to nic innego jak bakterie azotowe. I tutaj z dodatkiem manganu. Także
będę to testował. Testował będę na pomidorkach. Wczoraj te wszystkie moje tutaj roślinki, rozsady, drzewka, które tam mam, spryskałem właśnie sobie wieczorem, już tak jak zrobiło się chłodno, słońce zaszło, spryskałem EMA 5 z wrotyczem. Także tutaj dałbym taki zastrzyk. Widać, że to wszystko, no ma mało miejsca, ale jest w dobrej kondycji, myślę, także kwitnie i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj mam taką inną pracę zaplanowaną, ale później zrobię o tym odcinek. Także tutaj będę stosował właśnie. Dostałem ten preparat, to nie, ja go nie zakupowałem, także dostałem ten preparat od jego farmera, u którego byłem w ubiegłym roku zimą. Właśnie troszkę mi wytłumaczył. On też 2 lata temu jak gdyby robił filmy generalnie na temat tych bakterii azotowych. On to stosował w zbożu. I takie moje przemyślenia. Stosowanie azotu w zbożu jest najbardziej efektywne. Ma odzwierciedlenie w plonie. Tutaj jeżeli dla tych, którzy nie wiedzą, powinno się odbywać z mojej wiedzy. Powinno się odbywać w momencie, kiedy zboże o zimę budzi się z tego snu zimowego i strzela w źdźbło. Wtedy zaczyna wytwarzać się właściwie kłos, czyli tak naprawdę połowa naszego plonu, bo druga połowa to jest po prostu druga część sezonu i tamten kłos, który się wytworzy w tym momencie, czyli w tym momencie, gdy ten kłos się zaczyna tworzyć, powinniśmy dostarczyć azot, więc dostarczając bakterie azotowe, my to rozbijamy w czasie. Muszą być warunki, także przy warzywach to się sprawdzi, przy zbożach niekoniecznie się po prostu sprawdziło, dlatego ja i nie dlatego, że to jest baktotarcza warzywa, a dlatego, że jest taka jest specyfika roślin. No tak to by wynikało z mojej wiedzy. Także jeżeli ktoś będzie miał inne zdanie, to oczywiście ja to szanuję i chętnie posłucham tego innego zdania. Ale przy warzywach, słuchajcie, no te bakterie, które będą, to jest preparat dolistny. Ja to zastosowałem na swoim zbożu, tak jak mówiłem, pryskałem właśnie aminokwasami, odżywką, no i właśnie dodałem tego preparatu, także tu miałem całą torbę, wysypałem większą część, nie wiem, może 2/3, no tu zostało mi tyle, myślę, że to w zupełności wystarczy do tych warzyw, które mam. Z tych informacji, które tutaj są, nie mam doświadczenia. Wynika, że można stosować już 7 dni po wschodzie takich roślinek, czyli nam się wytkną na powierzchnię, zrobi nam się wyrównana ilość tych roślin, czyli po 7 dniach można już pierwsze stosowanie tego preparatu, coś 14-21 dni można powtarzać, więc ja dzisiaj sobie zrobię taki eksperyment, za chwilę rozrobię sobie tutaj w spryskiwaczu, to jest 0,6 litra, nie, 0,5, pół litrowe, więc ja sobie to przeliczyłem, stosuje się tego kilogram na hektar na 500 litrów wody, więc ja sobie przeliczyłem, że na 2,5 litra potrzeba 5 gramów, więc tu jest pół litra, więc będzie pół grama, ale rozrobię sobie właśnie te 2,5 litra, tak żeby już tutaj tych proporcji nie zaburzać i spryskam, słuchajcie, tak dla siebie. No ja nikogo tutaj nie chcę przekonywać do tego, co ja stosuję. Ja po prostu dla samego siebie chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Także mam już poprzesadzane pomidorki, chyba tamte, które tam stoją. One pierwsze były przesadzane i już tak najbardziej się ukorzeniły w tej nowej ziemi. Połowę tych pomidorków, one są mniej więcej wyrównane, połowę spryskam właśnie tymi bakteriami azotowymi, a połowę zostawię. Zalecane warunki do stosowania, jak to przy takich biologicznych preparatach, żeby to było już o zachodzie słońca, znaczy tak tuż przed zachodem słońca, żeby nie było słonecznie, nie było gorąco, nie było takich niekorzystnych warunków, czyli najlepiej tak jak o dzisiaj i są takie pochmurne warunki, albo przed wieczorem, więc ja to spryskam i włączę się za chwilę. Witajcie. No już jestem po zaaplikowaniu do konewki. Mają one taki dosyć specyficzny zapach, te bakterie. No może to jest, widzę jakieś żółte granulki. Wiem, że w opryskiwaczu bardzo mi się to spieniło, zrobiło mi się mnóstwo piany, ale nie wiem, może to dlatego, że
były tam jeszcze inne środki. Z tego, co tutaj jest napisane, no można z jakimiś nawozami stosować, ale no ja nie będę tego z niczym łączył, bo no ja stosuję biologię, także inne bakterie. Nie chcę tutaj tego połączyć w żaden sposób. Także o, żeby mi się dobrze zamknęły. Szczelnie musi być zamknięte. Ja to też trzymam razem z innymi środkami, zemami trzymam w piwnicy. No i cóż, zaraz tutaj to przeleję i będę pryskał te roślinki. Będę pryskał również na zewnątrz, pójdę, popryskam sobie drzewka. Będę wykorzystywał. No ale tu będziemy, tak jak mówiłem, będę tutaj testował, sprawdzę, jak to wszystko się będzie zachowywało. Dobra, no to zaczynamy. Może tych jej będę pryskał, bo o, truskaweczki. Co? Zatkało się? O, idzie. Taki, taki specyficzny zapach. Miesza się tutaj z tymi zapachami, z zapachem właśnie pomidorków. No ja, tak jak mówię, no mam ten katar, ale coś tam czuję. Dobra, słuchajcie. Spryskam sobie połowę. Może wezmę kamerę. Pokażę wam, udokumentuję. No wyjdź. Dobra. To idziemy. No tutaj jestem przed tymi paletkami. Także prawą stronę biorę, spryskuję emami. Może dobrze by było czymś, ale dobra, z tej strony tak przejdę, spryskam. Tak, żeby nie... I tak zostawię. I tak to zostawię, słuchajcie. I będę po prostu teraz sprawdzał efekty. No, myślę, że dosyć są na liściach takie kropki. No tutaj pewne rzeczy to są niepotrzebne. No, dobra. To będziemy teraz, będę teraz czekał, będę sprawdzał, będę robił relację, zobaczymy, jaka jest różnica, jaki to będzie miało wpływ, czy warto stosować. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o te bakterie azotowe, odstawię kamerę. No też tutaj ekspertem nie jestem, ale z tego, co już zasięgnąłem informacji, to są jak gdyby dwie grupy. Są bakterie, które stosujemy nalistnie, czyli tak jak w tym moim przypadku, i są bakterie, które stosujemy doglebowo. Oczywiście gleba jest takim większym środowiskiem, większym buforem, gdzie można zmagazynować azot, ale gdyby to, żeby te bakterie właśnie potrafiły, mogły zmagazynować azot, no muszą być optymalne warunki, czyli musi być optymalna ilość opadów, musi być po prostu życie, toczyć się życie w glebie. Jeżeli będziemy mieli rok tak jak w poprzednim, poprzednie lata, gdy po prostu no, nie było wystarczającej ilości opadów, no wtedy to się nie sprawdza i wtedy lepszy efekt dają właśnie bakterie stosowane dolistnie. Z tego co wiem, są jeszcze preparaty, które takie uniwersalne, które możemy i doglebowo, i dolistnie stosować. No ja mam niestety tylko ten doglebowy, znaczy ten dolistny, ale ja już od jakiegoś czasu, czy to nawożąc te moje zboża, czy tak jak tutaj warzywa w ubiegłym roku, przemyślałem sprawę i doszedłem do wniosku, że jeżeli mamy taką sytuację pogodową, to dużo lepiej, efektywniej i szybciej i w ogóle da się wykorzystać to, co zastosujemy przez rośliny, gdy będę to stosował dolistnie. Oczywiście to jest mniejsza efektywność, ale w takie suche lata to lepiej sprawdzi się, lepiej zda egzamin. Także słuchajcie, no teraz tylko czekać tutaj efektu, zobaczymy. Za tydzień zrobię jakieś nagranie. No ja oczywiście będę codziennie to obserwował i pewnie będę się niecierpliwił, żeby z wami się tym podzielić. A może będzie całkowicie porażka, to też się po prostu do tego przyznam. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.